Kochani moi, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, chciałabym dzisiaj ogłosić konkurs recytatorski online dla uczniów szkół podstawowych. Wystarczy poszukać wiersza, nauczyć się go na pamięć, następnie nagrać filmik i przysłać do nas, do Domu Kultury, na adres biuromaupa@mdkdzialdowo.pl. A teraz chciałabym Wam przypomnieć o podstawowych zasadach recytacji na podstawie kryteriów, które stosują jurorzy, oceniając Was na konkursach recytatorskich. Pierwsze kryterium. Dobór tekstu do wieku i osobowości wykonawcy. Czyli do doświadczenia życiowego, temperamentu. Wiadomo, o co chodzi. Nie mają z tym problemów uczniowie najmłodszych klas, ponieważ zazwyczaj dobierają sobie wierszyki dla dzieci. Gorzej jest z tymi starszymi. Wiersze nie mogą być ani zbyt poważne, ani zbyt dziecinne. Dlatego warto odpowiednio dobrać taki tekst. Musicie się kierować tym, co Wam się podoba i co jest dla Was ważne. Druga sprawa. Najlepiej poszukać tekstów niebanalnych, czyli ciekawych, nieoklepanych, czyli takich mniej znanych, oraz dynamicznych, w których coś się dzieje, bo wtedy łatwiej przykuć uwagę widza. No i fajniejsze są zawsze teksty humorystyczne niż te ponure. Poza tym, podmiot liryczny powinien być tej samej płci. Czyli jeżeli mówi chłopczyk wiersz, to najlepiej, żeby czasowniki były chciałem, poszedłem, byłem, a dla dziewczynki byłam, zrobiłam i tak dalej. Wiecie, o co chodzi? Jesteśmy wtedy po prostu bardziej wiarygodni. Drugie kryterium. Interpretacja utworu. Powinniśmy wiedzieć, o czym mówimy i po co mówimy, znać znaczenie wyrazów, podteksty i emocje, umieć je przekazać, umieć spuentować utwór. Używamy także kropek. Bardzo ważna jest pauza w wierszu. Także w odpowiednim momencie zachęcam, żeby użyć pauzy. I teraz mamy piękne zdanie pani Krystyny Spiker, która pisała: dobry recytator dziwi się, zachwystuje tekstem, opowiada, wyjaśnia, maluje obrazy, rozmawia z odbiorcą, jest szczery i prawdziwy, nie stosuje ozdobników i nie aktorzy. Trzecie kryterium to kultura słowa, czyli wyraźna dykcja, prawidłowa wymowa, odpowiednia głośność, podkreślanie samogłosek, tempo mówienia i tak dalej. Zwracamy uwagę na końcówki. Najgorsze, co może się zdarzyć, to jeżeli mówi ktoś, a my nie wiemy, co on mówi i domyślamy się i mówimy, co on powiedział, jak on zakończył. Także kultura słowa jest bardzo ważna w konkursie recytatorskim. I ostatnie kryterium. Ogólny wyraz artystyczny. Czyli ważny jest już nastrój, który wnosimy na scenę, w to, co jesteśmy ubrani. Nie przebieramy się. Ubranie powinno nie odciągać nas od słowa. Czyli słowo jest ważniejsze, ubranie bardziej stonowane. Ważna jest też fryzura, żeby nam nie przeszkadzała, żebyśmy mogli widzieć oczy wasze. Występujemy bez rekwizytu. Musimy mieć zaufanie do odbiorcy i nie musimy trzymać w ręku misia, żeby o tym misiu opowiedzieć. I na koniec nie mówić dziękuję, ponieważ czar pryska i zupełnie nas odciąga od tego, co było wcześniej. Także nie mówimy dziękuję, trzymamy po prostu do końca nasz tekst.
możemy przypauzować i skończyć nasz występ. A teraz powiem Wam coś od siebie. Zasady są po to, żeby je łamać. Więc jeżeli macie zupełnie inną koncepcję Waszego występu, to będzie bardzo miłe i ciekawe. Lubimy coś, co jest nowatorskie, a przede wszystkim coś, co jest Wasze. Jeżeli macie inny pomysł, róbcie, co chcecie. Tylko przysyłajcie do nas te recytacje. I najważniejsze jeszcze tylko pamiętajcie, żeby była energia, żeby była naturalność i żeby była wiarygodność. Wiarygodność to jest najważniejsza rzecz w recytacji. Cóż, życzę Wam powodzenia. Przysyłajcie do nas filmiki, a jeżeli czegoś nie wiecie, to pytajcie. Wszystko będzie na naszej stronie, regulamin i informacje o tym, gdzie kierować się z wszystkimi zapytaniami. A może już będziemy mogli się spotkać, może już niedługo będziemy mogli się spotkać oko w oko. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.